Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Dankiewicz. Wahałem się, ale postanowiłem jednak zabrać głos. Chciałem powiedzieć, że taka pikieta, jak dzisiaj się odbywa tutaj w Siemianowicach Śląskich, również odbywa się podobna w Rzeszowie, również odbywa się lub odbyła się w Warszawie. W dniach kolejnych, dnia jutrzejszego i pojutrze odbędą się w różnych pozostałych ośrodkach, gdzie te eksperymenty najpewniej odbywają się, czyli Łódź, Luboń i Bydgoszcz, Toruń. Jeżeli się pomyliłem co do jakiegoś miasta, to przepraszam, ale tych 8 plus jedno ukrywany prywatny ośrodek najprawdopodobniej jest to Rzeszów. Nie mamy bezpośrednich i 100% dowodów na to, ale tam też odbywa się podobne wydarzenie jak to dzisiaj. Chciałbym jeszcze się odnieść do czegoś takiego, co za niedługo się może wydarzyć. Maseczki. Chciałem Państwa przekonać, że nie musimy nosić maseczek. Wszelkie ograniczenia rozporządzeniami naszej wolności były dotąd bezprawne i policja nie ma najmniejszego powodu do interweniowania wobec nas. Sam przez 20 niespełna lat byłem policjantem i nie godzę się, sam nie nosiłem tej maseczki i nie godzę się na to, żeby policja, jeżeli znowu zostanie wprowadzone rozporządzeniem taki wymóg, żeby interweniowała wobec mnie. Każdemu z nas, jeżeli wejdziemy do jakiegoś miejsca, sklepu, przychodni zdrowia, jakiegokolwiek dowolnego miejsca lub jeżeli będzie na ulicy dany człowiek bez maseczki, policjant, który będzie podejmował interwencję, jest w tym momencie sprawcą przestępstwa i będziemy zatrzymywać takich funkcjonariuszy jako ujęcie obywatelskie. Będziemy to rejestrować kamerami, żeby mieć dowód dla sądu, że to są przestępcy i nie mają prawa najmniejszego wykonywać swoich bezprawnych poleceń od przełożonych. Będziemy takich ludzi kłaść na ulicy, nagrywać i pokazywać, obnażać to bezprawie, ponieważ jesteśmy wolnymi ludźmi, mamy swoje prawa konstytucyjne i nikt nie może nas niweczyć, urągać naszej godności. Tyle chciałem przekazać. Dziękuję.